Witamy Was bardzo serdecznie z Krzysztofem Jackowskim. Witam, pozdrawiam. A temat dzisiejszego odcinka od razu będzie zdradzony, czyli kto prze do konfliktu zbrojnego, kto prowokuje konflikt zbrojny, bo wcale nie jest takie pewne kto, ale ktoś na pewno prowokuje. Zgodzisz się ze mną, Krzysztofie? No, na to wygląda. Na pewno się z Tobą godzę. I zaraz sobie o tym porozmawiamy, tylko taki tytułem wstępu. W chwili, w której kręcimy ten vlog, czyli w nocy z 11 na 12 maja 2021 roku, na Bliskim Wschodzie giną ludzie. Zarówno Hamas i dżihad islamski z terytorium Palestyny napierdziela rakietami w Izrael, jak i Izrael robi naloty na terytorium palestyńskie. W wyniku czego giną ludzie, Przepraszam, wtrącę się na sekundkę, bo wielu widzów w tej chwili może prawdopodobnie tak sobie myśli, a co ten Krzysztof Woźniak teraz mówi, przecież tam ciągle jest nawalanka. Oj, teraz jest bardzo. Otóż nie, bo w tej chwili, po pierwsze, tą nawalankę zaczął dżihad, tak bardzo ostro, najpierw dał Izraelowi ultimatum, po czym ultimatum tam od sprawy tych zamieszek, po czym sam zaatakował Izrael. Tak. I to zmasowanie zaatakował. I tu jest kolosalna różnica, bo nie mylmy tego z wyrzuceniem kilku rakietek, tak jak to dotychczas było, tylko po prostu jest to zmasowany atak Strefy Gazy na Izrael. A odpowiada w tym momencie Izrael. Tak, przy czym to jest... Kraj atakowany. To jest taka różnica i to jest bardzo zmasowane. Tak, przy czym to jest stan na wieczór czasu polskiego, wtorek 11 maja. Natomiast stan na ranek 11 maja i wieczór 10 maja był taki, że to Izrael prowokował Palestyńczyków w taki sposób, że paliło się drzewo przy meczecie Al-Aqsa lub meczet Al-Aqsa. To są dwie sprzeczne ze sobą informacje, zaraz o tym odpowiem. A Izraelczycy, stojąc dosłownie obok tego zasiadu płaczu, robili sobie imprezę i świętowali, że drugie co do świętości miejsce w islamie się płonie. Po prostu się płonie i niszczy, czyli robili mniej więcej to samo, co muzułmanie w Europie, gdy płonęła katedra Notre Dame. I trzeba być sprawiedliwym i uczciwym. I o ile ja potępiałem, jak muzułmanie świętowali, że się pali katedra Notre Dame, tak uważam, że jak się płonie meczet Al-Aqsa lub drzewo, ale wyglądało, że meczet, to robienie w tym momencie imprezy z muzyką tuż obok, Krzysztof, można kogoś serdecznie nienawidzić, ale nie wypada świętować, że komuś dzieje się krzywda. Oczywiście. Zwłaszcza, że wcześniej izraelska policja weszła do tego meczetu, wtargnęła, używała kul gumowych, używała granatów, podobno hukowych, ale jednak to są jednak pirotechnika. Palestyńczycy się bronili kamieniami i pirotechniką, więc ktoś tam mógł zaproszyć ogień i teraz znowu, ci Palestyńczycy robili protesty, ale Krzysztof, wyobraź sobie taką sytuację, że nagle policja i to jeszcze nie polska, tylko na przykład niemiecka, wkracza do klasztoru na Jasnej Górze. No zgadza się, oczywiście. To znaczy, jeżeli mogę... Krzysztof, właśnie, słuchaj, zróbmy tak. Okay. Generalnie od kilku tygodni, od kwietnia, trwa tam wzajemne zaostrzanie sytuacji. Wzajemne zaostrzanie. Macie to wszystko opisane we vlogu pod tytułem Płonie meczet Al-Aqsa, do którego link macie w pierwszej linii opisu, więc jak ktoś nie oglądał, to sobie przypomnijcie. Ja zakładam, że to wszystko, co tam ja już mówiłem, to wy już wiecie. Od kilku tygodni zaostrzanie wzajemne, spirala nienawiści do tego stopnia, że Palestyńczycy obrzucali kamieniami samochód Izraelczyka. Izraelczyk próbował z premedytacją przejechać Palestyńczyka. Potem tego Izraelczyka próbowano zlinczować. Nacjonaliści izraelscy prowokowali Palestyńczyków do zadym. Udało im się i Palestyńczycy robili zadymy, a w międzyczasie latały rakiety. I to jest tym wszystkim najgorsze, że jedni robią zadymy, a inni dostają rakietami w mieszkanie. Na przykład Izraelczycy, i to już jest kwestia ostatnia, Izraelczycy dokonali nalotu na blok mieszkalny 12-piętrowy, który został doszczętnie zniszczony. I twierdzą, że jest wszystko okej, bo na godzinę wcześniej powiedzieli ludziom, żeby się stamtąd ewakuowali.
A jak ktoś nie zdążył, a jak ktoś nie uwierzył, a jak ktoś nie mógł, a poza tym, wiesz Krzysztof, to ty dobrze powiedziałeś przed nagraniem. A jakbyś mi teraz powiedział, że za godzinę wpadasz do mnie do domu i mi niszczysz mieszkanie, na które pracowałem całe życie, to znaczy, że jest to w porządku? No, bardziej w porządku, niż jakbyś mnie zabił przy okazji, ale mimo wszystko wolałbym, żebyś tego nie robił. I co jest bardzo ważne, już oddaję głos Krzysztofowi. Mówię to, ja się na wojsku nie znam, natomiast znam się na mediach. I w tej sytuacji ta spirala nienawiści jest bardzo mocno podgrzewana medialnie. Tak jak zwykle jest próba wyciszenia, tam zawsze coś się dzieje i nie mówmy o tym. Tak teraz wyraźnie ktoś robi bardzo dobrze zrobione PR-owe filmiki, które mają na celu podburzyć społeczność muzułmańską przeciwko Izraelowi i jego sojusznikom, a z drugiej strony są filmiki, które też bardzo dobrze zrobione, które mają na celu nakłonić Izrael i jego sojuszników do uderzenia na społeczność muzułmańską. Ktoś tu ewidentnie prowokuje konflikt. Kto? Może jedna strona, może druga, może strona trzecia. Nie wiadomo, ale ktoś prowokuje. No właśnie, z obserwacji, ja nie specjalnie się interesuję polityką, ale z obserwacji moich, tak co pobieżnie pamiętam, Jerozolima, tam gdzie powstały te konflikty, te rozruchy, no Jerozolima jako miasto, które w jakiś sposób przez Izrael jest okupowane, teraz się mówi kontrolowane, stała się rzecz już za prezydenta Trumpa taka, że Izrael, Stany Zjednoczone uznały oficjalnie Jerozolimę za stolicę Izraela. I teraz zwróćmy uwagę na taką rzecz, że te rozruchy zaczęły się od kilku, od jakiejś tam próby wysiedlenia jakichś muzułmańskich rodzin z jakichś tam miejsc. Ale tutaj uważam, chodzi o całe miasto, o tą Jerozolimę, no i o cały kształt tego konfliktu, który jest od wielu lat. I ja bym powiedział tak, może się mylę, ale z mojego poczucia, Krzysztofie i drodzy Państwo, ja bym śmiał powiedzieć tezę, że Izrael zauważa coraz bardziej, że jest coraz bardziej osamotniony przez swojego sojusznika, którym to są Stany Zjednoczone. Zwróćmy uwagę, że Trump bardzo się ociągał, jeżeli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, też o Syrię, w końcu się wycofał, dał pewne pole do popisu Turcji, też Izraelowi, natomiast same Stany się wycofały właściwie. W tej chwili już jest Biden prezydentem, a okazuje się, że tego parcia jakiejkolwiek sytuacji, która się dzieje na Bliskim Wschodzie, już nie chodzi o strefę Gazy, a chodzi też o Iran, no nie ma do końca. Trudno powiedzieć, z jakich powodów to się dzieje, ale na pewno jedna teza, moje poczucie, które mówiłem od dawna, że to nie ze wschodu świata nam zagraża niebezpieczeństwo, w ogóle światu zagraża bezpieczeństwo, a właśnie Bliski Wschód, który tętni cały czas możliwością konfliktu. Mamy tutaj obraz tego, że świat nie próbuje ingerować w ten konflikt, a przecież giną nam ludzie po jednej i po drugiej stronie, a także ONZ nie robi nic w tym kierunku, czyli to miejsce, które właściwie nie jest kontrolowane przez jakiekolwiek służby międzynarodowe, pozwala na takie zaagnianie się sytuacji. Siły są tam nierówne, bo strona w tej chwili atakująca, czyli Palestyna, Hezbollah, tak, jeżeli się nie mylę. Znaczy oni twierdzą, że to jest odwet, wiesz. Tam jest wzajemna spirala nienawiści i każdy twierdzi, że robi odwet za to, co robi ten drugi. Dokładnie. Tylko, że tak, siła jest nierówna, ale widać, że chociażby Stany Zjednoczone,
są za, ale Izraelem, ale tam nie ma działań. Coraz mniej. Coraz mniej. Krzysztof, bo możesz tego nie wiedzieć, ale to jest był historyczny przełom. Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dawnego czasu potępiły Izrael. Ja nie wiem, czy za mojego życia był precedens. W każdym razie Izrael został potępiony za te ostatnie akcje, które robił. Za to, że dopuścił do zaognienia konfliktu i za to, że wyrzucał z domów te kilka rodzin. Bodajże, bo jakby zaczątkiem tego wszystkiego było wyrzucenie, czy próba wyrzucenia, czy dążenie do wyrzucenia 6 rodzin palestyńskich ze swoich domów z Jerozolimy. Po prostu tak. Pod pretekstem wyroku sądowego. Ale no, to strona palestyńska się bardzo mocno nie zgadzała i tak dalej. No i po raz pierwszy właśnie Amerykanie to potępili, że Izrael zamiast to wygaszać, to jeszcze było takie wrażenie, że co najmniej toleruje zaognianie tego konfliktu. No właśnie. I nie zdajemy sobie sprawy, że taki konflikt, on oczywiście się może za parę dni skończyć i będzie dopisany jako jeden z następnych niekończących się konfliktów między Strefą Gaza a Izraelem, ale trzeba brać pod uwagę stan, w jakim w tej chwili świat jest. To jest bardzo niebezpieczne. Niewykluczone, że ten konflikt będzie mógł na tyle narastać, ja nie twierdzę tak, ale że siły międzynarodowe będą zmuszone tam wejść do działań. Jeżeli nie teraz, to za jakiś czas w następnym konflikcie, ponieważ nikt tego nie kontroluje i nikt... No, ja dzisiaj wyczytałem z polskiego MSZ, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie wzywa stronę izraelską i stronę palestyńską o zaniechanie działań takich i o medialne rozwiązanie tej sytuacji, o mediację. Tak. Więc tu jest... Ja bym powiedział tak. Takie trochę... Prosto. Mhm. Jest to bardzo niebezpieczne, to co się tam dzieje. I nie możemy tego traktować, że tam się ciągle coś podobnego dzieje. Wszak sytuacja, jaka jest obecnie tam ma pewne kłopoty gabinetowe pan Netanyahu. W tej chwili więc można też powiedzieć, że to się tak dzieje, ponieważ pan Netanyahu po raz następny chce pokazać swoją siłę przed narodem i wsparcie uzyskać przez to. Tak czy inaczej, sytuacja jest bardzo niebezpieczna i sytuacja może prowokować do innych działań, typu, że może dojść do czegoś, co przekroczy Strefę Gazy i wtedy może być tam bardzo niebezpiecznie. Ja mówię to dlatego, że od długiego czasu twierdzę, iż jeżeli jest jakiekolwiek zagrożenie na świecie, to należy patrzeć właśnie w stronę Bliskiego Wschodu i uważam, że to nie jest przesadzone z mojej strony to, co mówię. Krzysztof, to, co powiedziałeś, jest prawdą, nawet do tego bym stopnia powiedział, że to jest na tyle prawdą, że nawet oczywistą prawdą. Łącznie z tym komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który jest tak oczywisty, że aż tchórzliwy. No. Wzywają obie strony, żeby się dogadały. No. To mi przypomina trochę przedszkole, gdzie dwóch ludzi się bije, a pani przedszkolanka mówi, nie bijcie się i się pogódźcie. No bo to jest takie oczywiste kazać sobie podać dłonie i na pewno się pogodzą. Tamte narody się serdecznie nienawidzą. Jeden naród uważa, że drugi naród to terroryści, a drugi naród uważa, że pierwszy naród to okupanci. I oni się serdecznie nienawidzą i tam nie ma coś takiego, że ktoś powie dogadajcie się i oni się dogadają. W pełni się z tobą zgadzam, dlatego ja uważam, że kwestia mediacji międzynarodowej jest tam jak najbardziej wskazana. I to nie to, że one już były i nic nie dały, to nie to. Konflikt trwa i po prostu dla spokoju obydwóch państw należy się im to jak nie wiem, miska zupy każdemu. Po prostu siły międzynarodowe powinny tam żądać mediacji międzynarodowej w tym konflikcie od wielu lat. Ale wiesz co? Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mhm.
Moje przeczucia, ja tak jak powiedziałem, ostatnio byłem trochę trącony tą sytuacją, gdzie no mogę podejrzewać, że komuś się nie podobają moje wypowiedzi. Krzysztof, a propos tego, Krzysztof, to jest ciekawa historia. Dokończ, a potem trzeba będzie powiedzieć coś, o czym... Ja trochę ważę swoje słowa, ponieważ żyjemy w świecie, jakim żyjemy i tutaj bohaterów nie ma. Ja nie chcę, ja sobie przyrzekłem, że będę trochę ważył słowa. Natomiast powiem tak, muszę to powiedzieć, chociaż to trochę odbiega od ale nie do końca odbiega od całej formy. Ja zrobiłem ostatnią audycję u siebie na kanale, jak będzie wyglądał świat za 3,5 roku, i tam był jeden szczegół. Szczegół, który... Ja jedną rzecz przemilczałem, tam nie powiedziałem, ale teraz to powiem, bo może mieć znaczenie, a drugą powiedziałem. Powiedziałem to z trwogą, bo wydawało mi się takim nonsensem. To było w ubiegłym tygodniu nakręcany ten vlog mój. Ja tam powiedziałem, że będzie jeszcze ciężka fala, bardzo ciężka, i wtedy naprawdę zaczniemy się bać tej fali, ale później mówię, że widzę, jak ludzie ślepną. Zanim skojarzyło mi się, widzę, jak ludzie ślepną, to powiedziałem na kanale, to tak. Powiedziałem, to miałem skojarzenie, płaczu dzieci, pełno dzieci płacze. To był rozpaczliwy płacz. Ale pomyślałem sobie, no nie, raz, że nie mam odniesienia, co to znaczy, a drugi raz, no płacz dzieci to jest jednak coś bardzo przykrego. Płacz dzieci, dużo dzieci płacze i ludzie ślepną. To drogie powiedziałem. I zacząłem być bombardowany przez ludzi z mojego kanału już od poniedziałku, gdzie gazety donoszą, iż w Indiach wiele grzyb, osób, nie? Tak, ozdrowieńców dostaje jakiegoś grzyba i on powoduje ślepnięcie. Jestem tym przerażony, ponieważ jeżeli to by się rozniosło, to rzeczywiście jest się czego bać. No ale to tak swoją drogą. Dlaczego to mówię? Dlatego, że Krzysztof, ja wiem, ty jesteś pragmatyk, ty jesteś człowiek, który i twoi słuchacze także na pewno w większości, który no, jedziesz po konkretach. No ja jednak mam tą swoją praktykę trochę inną, ona jest no, bardziej taka do przeczuć. I ja przez pewne osoby, które są blisko rządu czy jakichś służb, zostałem w pewnym sensie, przypisano mi, nie wiem, wręcz jakąś przyjaźń z panem Putinem. Oczywiście, nie, Krzysztof, sorry, przepraszam, nie, ja cię muszę przerwać ci, bo ty dramatyzujesz. Nie ludzi blisko rządu, tylko jeden rzecznik jednego ministra i media, które mają... Krzysztofie, ja tylko wyjaśnię w dwóch zdaniach. Nie przepadam za panem Putinem i nic do niego nie mam. Natomiast kwestia jest taka, po co ja to mówię? Przestrzegałem i cały czas przestrzegam, że zagrożenie jakiegokolwiek konfliktu, który może odnieść się na świat w późniejszym etapie, to jest Bliski Wschód. Każda rzecz, która się dzieje na Bliskim Wschodzie, dla mnie jest to poważne zagrożenie w moim poczuciu. I tylko to chciałem wyjaśnić. No dobra, na razie przymilknę, ciebie posłucham. Dobra, Krzysztof. Ja będę szedł w stronę mediów i w stronę nakręcania tej spirali nienawiści, która już coraz bardziej wychodzi poza region. I budowane są dwa obozy światowe wobec stosunku do tych wydarzeń. Społeczność arabska czy muzułmańska po prostu kipi. Mówię zupełnie szczerze. Ja się boję, co się będzie działo na Zachodzie. W zachodzie Europy. Już w tej chwili Żydzi na zachodzie Europy mają bardzo, bardzo niefajnie. I to mówię w sposób bardzo łagodny, bo oni tam przechodzą horror.
Tam dochodzi do sytuacji, że na przykład młody muzułmanin bije młodego Żyda i mówi, że to za Palestynę, nie? A on tam w życiu nie był w Izraelu, nie? Po prostu urodził się we Francji i on jest Francuzem tylko pochodzenia żydowskiego, nie? Ale dostaje wcierki. Synagogi we Francji są chronione przez patrole z długą bronią i mają kuloodporne szyby. Tam się tak dzieje. I ja naprawdę się spodziewam w tym momencie, że będą bardzo ostre rozruchy na zachodzie Europy, skierowane właśnie w społeczność żydowską w pierwszej kolejności, ale generalnie społeczność świata zachodu oberwie. I zobacz, tutaj znowu przemoc rodzi przemoc. Przed ostatni rok jakoś ucichły informacje o zamachach, prawda? Tak jak wcześniej było, tak teraz zniknęło. I jestem przekonany, że teraz znowu będzie o nich bardzo głośno i te poczucie zagrożenia, które towarzyszy mieszkańcom Bliskiego Wschodu, bo się ugryzłem w język, chciałem powiedzieć, że poczucie zagrożenia towarzyszy mieszkańcom Izraela, ale to jest gówno prawda. Poczucie zagrożenia towarzyszy również mieszkańcom Strefy Gazy. Tam po prostu jedna i druga strona w każdej chwili musi się liczyć z tym, że oberwie rakietą. Z tą różnicą, że jak mieszkasz w Izraelu, to jest duża szansa, że Iron Dome, czyli ta żelazna kopuła, przechwyci rakietę i nic się nie stanie. Natomiast jak mieszkasz w Palestynie, to masz dużą szansę, że już się nie obudzisz. Albo co gorsza, wrócisz z pracy i nie ma ani domu, ani żony, ani dzieci, które w tym domu były. To jest w ogóle jakaś straszna sytuacja. Ale ten strach, który tam jest obecny, sądzę, że niedługo może się pojawić w Europie. Zacznie się od rozruchów, zamieszek, być może ataków, które my uznamy za terrorystyczne. One spowodują retorsje. Oczywiście nie takie jak izraelskie, bo gdyby ktokolwiek stosował takie odwety, jak stosuje Izrael, to świat by mu tego nie wybaczył. Izrael jednak, no świat ma specjalną, jakby to powiedzieć, empatię dla Izraela. Francja, Niemcy, Polska tak się nie zachowa. Niemniej jednak jakieś ataki komandosów policyjnych, takie jak były po Charlie Hebdo i tak dalej, bo takich akcji się teraz spodziewam na zachodzie Europy. Potem analogicznych odwetów, tylko że nie tak jak to było wcześniej, że coś się działo raz na rok, raz na pół roku, tylko moim zdaniem teraz to może stać się codziennością i ludzie mogą mieć już serdecznie dość, bo to się wszystko nałoży. Jeszcze 2 lata temu ludzie generalnie byli wyluzowani, zwłaszcza na zachodzie. Teraz ludzie generalnie są kłębkiem nerwów. I w momencie, w którym człowiekowi, który jest kłębkiem nerwów, dołożysz jeszcze trochę, to on może zareagować bardzo skrajnie. Czyli mówiąc krótko, ci ludzie, którzy jeszcze wcześniej reagowali spokojnie, że cały czas masz większe szanse, że przejedzie cię ktoś na pasach, niż to, że biała furgonetka cię przejedzie z pobudek religijnych, tak teraz ci sami ludzie mogą powiedzieć dość i się zacznie ostra rozpierdalanka. I to ewidentnie w tą stronę idą media. Krzysztof, tym momencie arabski, bo ja się przygotowałem do tego materiału. Tak. Muzułmańska część internetu, powiedzmy arabska, jest wręcz bombardowana filmikami, z których bije jedno. Izraelczycy świętują z tego powodu, że muzułmanom dzieje się krzywda. I to powiedziałem bardzo, bardzo łagodnie. Taki przekaz idzie w stronę muzułmańską, natomiast w stronę świata zachodu idzie przekaz taki, bym powiedział, no odwrotny. I to ewidentnie idzie na poróżnienie tych dwóch środowisk. I co jest bardzo ciekawe, tutaj wspomniałeś o tym, że ci zarzucono, że ty mówisz tak jak Putin. Ciekawostka jest taka, ja się do tego odniosę, ciekawostka jest taka, że te media, które tobie zarzucały, to teraz powinny się uderzyć w piersi i chyba same powinny nagrać filmiki, że wpisują się w narrację Putina. O co chodzi? Jest taki mały szczegół. Jest dużo filmów, na których wygląda, jakby palił się meczet Al-Aqsa. I teraz tak. Agencja francuska AFP, odpowiednik polskiego PAP-u, tylko francuski, podaje, że to się pali meczet Al-Aqsa. Czyli idzie na bardzo duże zaostrzenie konfliktu.
Natomiast w Polsce te media, nazwijmy to prorządowe, mówią, że to się nie pali meczet Al-Aqsa, tylko pali się drzewo wokół meczetu Al-Aqsa. I na kogo się powołują? Na stronę Sputnik, Sputnik News. A Sputnik News wszyscy wiedzą, że to jest propagandowy portal Kremla. Więc ci ludzie, którzy mieli pretensje, że ty mówisz jakieś pozytywne rzeczy o Putinie, teraz wpisują się wprost w propagandę putinowską, więc powinni teraz sami siebie oskarżyć. Ale co jest ciekawe, żeby było śmiesznie, według mnie obie te informacje są prawdziwe, bo drzewo na pewno się paliło, to wszyscy widzieli. Ale to, że się paliło drzewo, to wcale nie znaczy, że nie palił się meczet. Co za problem, widząc palący się meczet, podpalić jeszcze drzewo, nagrać palące się drzewo i liczyć na ludzką głupotę ludzi, którzy uważają, że jak się pali drzewo, to nie może obok palić się meczet, nie? Ale widać wyraźnie, że Putin gra na uspokojenie emocji. Ktoś, nie wiem kto, gra na wojnę, Putin działa na uspokojenie emocji, co też jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe, że on nie chce wojny. Oj, narażasz się, kolego, narażasz. No ale to oni cytowali Sputnika, nie ja. Żartuję. Ja to tylko komentuję. Ja wrócę do tego, co powiedziałeś o Europie. Drodzy Państwo, można powiedzieć, że i Krzysztof, a i ja straszymy. Straszymy i straszymy. Nie można tak powiedzieć, bo to nieprawda. Ja taką chcę pokazać tutaj równoważnie. Ona jest bardzo ważna. Mam w domu oczywiście kopię obrazu, ale o Jezus, widzisz, znany malarz, oczywiście to jest kopia, zaznaczam. Nieważne, ale dobrze, mam obraz takiej rosyjskiej rosyjskiej, zobacz. Aj, takiej... towarzyszu, towarzyszu, później będzie top 20 obrazów popierających Putina. Takiej paryskiej restauracyjki, kawiarenki. To się dzieje w nocy. Kto takie, jak gwiazdy, jak takie plamki malował? Jezus. Nie wiem. Widzisz, ja to z rosyjskiego to lubię pierożki. Daj ty spokój z rosyjskimi pierożkami. Dobre są. Dobre są. I powiem tak. No, jak ja bym powiedział w ogóle, że z podstawówki pamiętam wiersz Siegadówca Kolnika Gatowili Jołku. O Jezu Maria. To nie mów tego, nie mów, nie mów tego. A nie! Nie mów. I teraz chodzi o co? Rozważnie. A właśnie, ten obraz. No, znanego francuskiego malarza. Jest noc, są gwiazdy na niebie i siedzą ludzie w paryskiej kawiarence na kawie wieczorem. Niczego się nie boją, są uśmiechnięci, delektują się cudownym, gwieździstym wieczorem, właściwie to nocą, i jeszcze sobie tam popijają herbatkę czy lampkę wina w tej kawiarence. I oto 10 lat wstecz. Nie, mało. Trochę więcej. 15 lat wstecz. Tak właśnie było. Z perspektywy czasu, 15 mniej więcej lat, tak strzelam, ale mniej no, więcej... No, może 25, ale okej. Stało się w Europie coś strasznego. Coś takiego. Czy 20 lat temu Europejczyk pomyślał, ja się może powtarzam, ale ważne to jest, czy Europejczyk pomyślałby, że dojdzie do takiej sytuacji, że jakieś tam sobie małżeństwo w Argentynie mówi, słuchaj, mamy wiek emerytalny, nie byliśmy w Europie, a już w takim Paryżu lecimy, kupujemy wycieczkę. Stać nas na to i zobaczmy Paryż. I w momencie bukowania biletów na lotnisku pani ich obsługująca mówi, drodzy Państwo, czy dodatkowo chcecie się dla bezpieczeństwa ubezpieczyć na życie? Ale po co? My lecimy do Paryża. No tak, ale to są kraje bardzo niebezpieczne. I uwaga, doczekaliśmy się czasu, gdzie część Europy żyje w częstym stanie zagrożenia obaw. I to tak z roku na rok
przyzwyczajamy się do tego i uważamy, że się nic nie zmieniło, że jest wszystko okej. Okay. Zmieniło się właściwie wszystko. I powiem tak, to nie tylko Europa, nie tylko nasze bezpieczeństwo w Europie tak się zmieniło, ale świat się tak zmienił. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, bo to się dzieje z dnia na dzień. I chociażby sytuacja taka, jaką mamy dziś, wczoraj, z mediów się dowiadujemy, co się dzieje tam, na Bliskim Wschodzie, traktujemy to jako coś normalnego. No stało się, no wszystko w porządku. No ten wieżowiec został zburzony, no ludzie zostali podobno ostrzeżeni wcześniej, wszystko jest okej. To po co go burzyli? To są działania militarne. To jest zagrożenie. A my traktujemy te rzeczy jako codzienność. Tak. I tyle się zmieniło w czasach, kiedy my żyjemy. Oczywiście mamy dalej wolność. No nie do końca. Okazuje się, że możemy mówić, ale powinniśmy być w jakimś kierunku ukierunkowani, słusznym. To wszystko nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Ani ty, Krzysztof, ani ja nie jesteśmy jakimiś rajcami narodowymi, którzy mówimy, oświecamy ludzi, bo to dużo ludzi wie o tym. Ja czytam komentarze pod twoim blogiem, pod swoimi vlogami, ale czytam też komentarze pod różnymi artykułami i widzę, że ludzie wiedzą, o co chodzi i widzę, że ludzie mają tego dosyć, serdecznie tak. Dosyć. No właśnie. I dlatego teraz może być wybuch. Może być kropla, która przepełniła czarę. Właśnie, dlatego zaklinanie rzeczywistości, że jest dobrze, no można tą rzeczywistość zaklinać, tylko w końcu kto w to będzie wierzył? Chyba, że sam tytuł w siebie będzie wierzył, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Tu chodzi o to, że nigdy żadne dzieło, żadna polityka, żadna twórczość bez krytyki nie ma praw rozwoju, bo się rozlezie, bo przestanie ktokolwiek, kto coś tworzy, starać się, bojąc się krytyki. To jest właśnie bardzo istotne, że krytyka jest takim nauczycielem rzeczywistości. Obywatel w grupie, ale też obywatel jako jednostka ma prawo, obywatelowi ma prawo się coś nie podobać, ma prawo o tym głośno mówić, a tym bardziej polityk, czyli ktoś, kto jest wybrany przez naród i dostaje za to pensję z podatków tego narodu, nie może mieć życzeń typu, no ale tu pan to mówi tak, a tam to mówi tak, a to tak nie jest ładnie, bo co? Bo jednostka jest w stanie zmienić, jednostka, która nie jest jakimś przedstawicielem państwa, tylko zwykłym obywatelem, jest w stanie zmienić bieg historii? Nie. No oczywiście można. Zobacz, Krzysztof, ty i ja powiemy nawet, nie jeden, jest z dwóch, powiemy w tej chwili, my nie chcemy, żeby się złodziało na świecie. My chcemy, żeby było dobrze. I co? I jutro już będzie dobrze i ten świat się zmieni? Nie. Podobnie, jeżeli coś krytykujemy, to my nie spowodujemy trzęsienia ziemi na świecie tylko dlatego, że tak sobie mówimy. Natomiast my mamy prawo jako suweren, jako człowiek mówić, co nam się nie podoba. Nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, bo polityka jest bardzo skomplikowana i bardzo uwarunkowana wieloma rzeczami, to my mamy prawo z czymś się nie godzić. I teraz, to co widzimy, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to co wydaje nam się normalne, to jest taka mowa. Tam tak często jest i to jest normalne. No i o czym to w ogóle gadać? No ale sensacje, Wojciech Zetkowski wymyślili, ale mi to sensacja. Nie. To nie może być normą. To nie może być tak, że mijają dziesięciolecia i to jest normą. Dlatego, tym bardziej, że obecnie sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana.
Dlaczego? Dlatego, że na Bliskim Wschodzie powstają jednak pewne sojusze z krajami arabskimi, Izraela załóżmy. Czyli jest jakieś powiązanie i na przykład już ta sytuacja troszeczkę się komplikuje. Jest nierozwiązana sytuacja z Iranem. Dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że wspomina na przykład pan Netanyahu często o Izraelu. No, o Iranie. Źle mówię, o Iranie. Chociażby mówiąc, to są jego słowa, które wyczytałem w internecie, w oficjalnych portalach, jakiś czas temu powiedział, nawet gdybyśmy nie mieli sprzymierzeńców, to sami postawimy czoło Iranowi. Więc tutaj jest to poważna na przykład deklaracja na to, że tak się może stać. I każdy moment, który jest ogniem w tym momencie, jak teraz, jest poważnym zagrożeniem nie tylko w tamtej strefie, a też dla świata. Biorąc pod uwagę jeszcze to, w jakiej sytuacji jesteśmy z powodu zarazy, i tego, co się dzieje na przykład w Indiach, jeżeli to wszystko jest tak, jak jest w portalach napisane, to jest tam bardzo niebezpiecznie. No mamy mieszankę bardzo pesymistyczną. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jeszcze to, co ty powiedziałeś i co jest bardzo prawdopodobne, że zaczną się odwety na Europejczykach, no to rzeczywiście wygląda skomplikowanie. I jest o czym mówić, jest się czego obawiać i jest o co być oburzonym. A oburzeni mamy prawo być dlatego, że świat jest wyposażony w organizacje międzynarodowe, które pokojowo powinny służyć w takich sytuacjach konfliktowych i one powinny w takich momentach brać główne skrzypce. I wtedy jakiś porządek i jakieś bezpieczeństwo dla świata można sobie wyobrażać, ale w tej sytuacji to się dzieje tak, że każdy robi co chce. No właśnie. A są ofiary. I tutaj niebezpieczeństwo dla wielu ludzi. Dlatego tutaj dla mnie to wygląda troszeczkę wszystko jak wolna amerykanka. I tego się boję. Jako obywatel tej ziemi. Jak myślisz, kto prowokuje? Bo powiedziałeś właśnie się tutaj... Kilka rzeczy, które powiedziałeś. Nie, ja powiem że Izrael, tak. Że Izrael szykuje się do wojny. Wprost pan Netanyahu to powiedział, że... No, tak, na pewno sytuacja... Ja to oceniam, biorąc sytuację międzynarodową od trochę lat wstecz, bo ta arabska wiosna, tak jak to się nazywało, no to mocno kraje arabskie zostały przetrzebione i tam mocno zatrzęsło tym wszystkim. Niby wprowadzanie tych demokracji, no mamy tutaj przykład na irackiej demokracji. No taka demokracja jakby okupacja, no tak to dziwnie wszystko. Taka demokracja destabilizacja, bym powiedział. No tak. Państwo islamskie się na tym stworzyło. Tak. I jak to wszystko wygląda? Po prostu wygląda to dalej, że to jest dalej bajzel. Ale też to zostało w jakiś sposób przyhamowane. Mowa tu o Syrii i tu się kłania... No, już dalej się nie... Dobrze. To może ty ja powiem. Nie masz wrażenia, że Izrael, który, jak słusznie zauważyłeś, został tak osamotniony, w Europie już praktycznie nie ma sojuszników, nawet Stany Zjednoczone zaczynają się od niego odwracać. Próbuję przypomnieć, że problem, z jakim on się zmaga, to nie jest tylko ich problem i próbuje tak naprawdę zrobić ze swojego problemu, konfliktu ze społecznością muzułmańską, konflikt, nazwijmy to ogólnoświatowy, albo przynajmniej konflikt dotyczący całej społeczności świata Zachodu, żeby to jednak, nie wiem, wciągnąć w ten konflikt? Ja mam takie wrażenie od sytuacji, kiedy był prezydentem pan Trump, ponieważ wtedy zaczęły mnie nachodzić takie myśli, takie przeczucia, że on się wycofuje. To znaczy, on jakoby pozory zachowywał, ale się wycofywał. I w pewnym sensie
to jest jego przegrana w wyborach. Natomiast pan Biden, wszyscy się spodziewali takiego ostrzejszego podejścia do sytuacji na Bliskim Wschodzie, a ja myślę, że to jest umiarkowane, że ta linia po zmianie prezydenta amerykańskiego, ta linia dalej jest trzymana. I wydaje mi się, że pan Netanyahu doskonale zaczyna sobie zdawać z tego sprawę lub zdaje już sobie z tego sprawę. Dlatego dlatego ta sytuacja, która tam narasta, jest sytuacją, którą świat powinien bacznie obserwować, przyglądać się temu, żeby z tego nie zrobiło się coś większego. Jeżeli nie tym razem, to następnym razem, który może stać się w każdej chwili. To jest punkt zapalny. Ja się tego obawiam. Ja cały czas mówię, że jeżeli światu coś grozi, to jest to Bliski Wschód. Tam się może coś wydarzyć. Powiem ci tak, bo ty jesteś jasnowidzem, więc pozwolę sobie tak trochę z racji tego, że ciebie tutaj goszczę, zahaczyć o kwestie metafizyczne. Pozwolisz? Proszę. Biblia, Armagedon, koniec świata, a także zapisy świętych zwojów religii hebrajskiej dotyczące przyjścia Mesjasza i czasów ostatecznych. Bardzo zbieżne ze sobą. Dwie rzeczy mnie tam bardzo mocno uderzają, Krzysztofie. Pierwsza, która mówi o tym, że nadejdzie taki czas i to będzie czas tuż przed końcem czasu, tuż przed nadejściem Mesjasza, mówię z perspektywy Izraela i religii hebrajskiej, gdzie Izrael będzie się czuł bardzo pewnie, gdzie będzie dookoła siebie miał kraje rzucone na kolana lub kraje, z którymi wiążą ich sojusze. I wtedy nastąpi zmasowany atak na Izrael i będzie sytuacja taka, że będą mieli bardzo, bardzo ciężko. I powiem ci tak, że ja się tym interesuję od dawna. Jeszcze jako nastolatek, to były lata 90. Ponad 20 lat temu, nie? I powiem ci tak, jak wtedy to sobie czytałem, to sobie tak się w głowę pukałem. Gdzie Izrael? Dookoła siebie? Sojusze? Przecież ten kraj jest totalnie skonfliktowany ze wszystkimi krajami dookoła, prawda? A miał mieć pozycję taką, że będzie się czuł bezpiecznie. I tak myślałem sobie, że to jest niemożliwe. W ogóle nie ma takiej opcji. No i kurczę, nie pamiętam, czy to już był 2021, czy jeszcze 2020. Słuchaj, tajne spotkanie na szczycie. Premier Netanyahu i wiceszef, następca tronu Arabii Saudyjskiej. Tak bardzo tajne, że wypłynęło do mediów. A wypłynęło do mediów, bo wypuściła to strona izraelska. Wiele można powiedzieć o Izraelu, ale nie to, że są narodem, który jest niekarny. Więc jeśli to wyciekło do mediów ze strony izraelskiej, to znaczy, że chciał tego Mossad. Można to tak śmiało powiedzieć. Czyli tajne spotkanie człowieka, który za chwilę będzie przywódcą Arabii Saudyjskiej, bo jego tata jest już bardzo, bardzo stary i niedługo umrze, i szefa Izraelczyków, premiera Netanyahu. I oni się dogadują, żeby wspólnie zaatakować Iran. A Arabia Saudyjska to jest przecież tam kraj z tego rejonu, prawda? Więc ja widzę, że to się powoli zaczyna spełniać. Coraz więcej krajów rejonu zaczyna być albo przynajmniej formalnie przyjaźnie, albo neutralnie nastawione do Izraela. Dzięki niesamowitej przewadze technologicznej Izrael może czuć się bezpiecznie. Wiesz, Krzysztof, jak ja oglądałem filmy z nalotów, znaczy ataków rakietowych na Izrael, to to wyglądało jak film science fiction. Lecą rakiety, nagle Izrael odpala antyrakiety, były rakiety palestyńskie, nie ma rakiet palestyńskich. Wszystkie zestrzelone. System jest w ogóle do tego stopnia tak technologicznie zaawansowany, że on sprawdza, gdzie ta palestyńska rakieta upadnie.
I jeżeli ona upadnie na przykład w pole czy w jakiś teren niezamieszkały, to oni tego nie zestrzeliwują, nie przechwytują tej rakiety, bo im szkoda interceptora, czyli antyrakiety. I przechwytują tylko jak ma uderzyć w blok, w jezdnię, lub coś takiego. Na tyle jest zaawansowany technicznie. I dlatego między innymi po stronie izraelskiej praktycznie nie ma ofiar, albo jest ich bardzo mało, a po stronie palestyńskiej to giną jak muchy. Także w tym momencie Ale Izrael swoją może czuć drogą, się pewnie i się swoją zastanawiam, drogą. czy to się już nie dzieje, wiesz? No właśnie, ale swoją drogą należy spojrzeć jeszcze na to trochę z innej strony. Tylko Krzysztofie, żebyś ty dobrze zrozumiał, że ja nie chcę tu równoważyć pewnych rzeczy. Powiem to tak. Gdybym ciebie zapytał, to bardzo ważne, co powiem. Gdybym ciebie zapytał, czy ty czujesz się tu jako, gdzie mieszkasz, dobrze, czujesz, że dba o ciebie państwo, że politycy o ciebie dbają, no ten uśmiech nie mów już nic. Uśmiech Już powiedział pokazuje wszystko, wiele. nie? Wiesz co, jak widzę, na przykład, wiesz, życzyłbym sobie, żeby Polska lub każdemu innemu krajowi życzyłbym, żeby był tak kraj sobą, czy ludzie z sobą związani, tak wierzyli w swoją siłę, jak to robi Izrael. Nie można im tego zabrać. Jest to, zobacz, małe państwo, jeżeli chodzi o kubaturę, ale wielkie państwo, jeżeli chodzi o hart ducha, o więź polityczną, społeczną, O moc. Po prostu oni są silni. silni, ale poczekaj, ale skąd ta siła się bierze? Na pewno ta siła się wzięła z jednego względu, z tego, co ten naród przeżył. Z tego, że pamięta, doskonale pamięta to, co przeżył i zabezpiecza się, żeby nigdy czegoś takiego nie przeżyć. W gruncie rzeczy trzeba spojrzeć na to jeszcze inaczej. Jeżeli raz naród przeżył, nie wiem, czy to można użyć takiego słowa na YouTube, najwyżej to przetnij, ludobójstwo, Takiego, no okej, to jeszcze można. Tego na hale lepiej nie używać. ludobójstwa, to ten naród, pamiętliwy naród, naród, który uczy się ze swojej historii, błyskawicznie ustawia się na przyszłość, żeby nigdy więcej do takiej tragedii swój naród nie doprowadzić. I teraz zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Przecież Polacy przeżyli to samo, co ten kraj, w tym samym miejscu. Przepraszam, jak Polacy przeżywali to wszystko, to Izraela jeszcze nie było. Więc myśmy przeżyli bardziej. Tak, ale Izrael jest akurat takim narodem, że czy mają miejsce na ziemi, czy nie, swoje, czują się narodem. To też jest ich siła. Zaznaczam, ja nie mówię tego w sensie, nie wiem, podchlebiania się. Ja mówię to, Stwierdzasz fakt po prostu. jak myślę, tak. I zwróćmy teraz uwagę na nasze podejście. Przeżyliśmy to samo w tym samym miejscu i gdzie jest nasza jedność i siła? Wręcz przeciwnie, jest robione Wręcz przeciwnie. wszystko, żebyśmy byli skłóceni jak się tylko da. Nasi Właśnie. właśnie politycy nam to robią. I teraz jest tak, że dlaczego ja zmierzam, po co ja to wszystko mówię? Że kraje, które są rozbite, a nie ukrywam, nie można tutaj ukryć tego, że cała Europa jest rozbita, Stany są rozbite, raz, że zaraza, a drugi raz, że w ogóle gospodarki i tak dalej, to wszystko jest wielki No, kryzys. do tego jeszcze napięcia na tle etnicznym są Tak. tam prowokowane. I teraz zwróćmy uwagę. Kraje rozbite i małe państwo, które jest zarazem potężnym państwem, bo zachowuje jedność i wielką siłę. I jest cholernie w swojej polityce konsekwentne.
Czy, jeżeli tak by się miało stać, że sprzymierzeńcy zaczęliby się wycofywać, to tylko przez to, że zaczęliby czuć przed tym państwem swoją słabość? No nie. I gdyby czuli słabość, to tym bardziej byliby ulegli wobec tego państwa. Nie. Swoją słabość, w jakiej są. No tak, ale i bardziej czy, byłyby... Czy powiesz mi, że na przykład Francja czuje się teraz silna? No, biorąc pod uwagę, że tam otwarcie się mówi o wojnie domowej, to chyba masz odpowiedź. No właśnie, generałowie dali taki... Tak. No właśnie. No to czyli nie czuje się silna, tam się coś dzieje. Zwróćmy uwagę, że każde państwo tyle może, na ile, bo państwo to nie tylko terytorium, państwo to nie tylko gospodarka, ale państwo to też siła perswazji i siła własnego zdania. Mhm. A uwaga, to nie tak, że sobie wyjdzie prezydent jakiegoś nieznanego, mało znanego państwa i powie teraz to my tu jesteśmy silni. Nie, to nie na słowach polega, to na codziennej, wieloletniej polityce jest oparte, na sojuszach, a też na twardej polityce w stosunku do świata. Okazuje się, że wcale nie trzeba być potęgą gospodarczą, że wcale nie trzeba być potężnym państwem, takim jak na przykład Stany czy Rosja, wcale nie trzeba być, żeby liczyć się na świecie jak jedno z największych mocarstw na świecie. Które ma 8 milionów obywateli i teoretycznie nic nie znaczy. Teoretycznie. A w praktyce właśnie, jest, teoretycznie, bo jest mocarstwem. Jest to bardzo silne państwo, którego głos jest bardzo wyraźny i głośny na świecie. Dokładnie. I teraz zmierzam do tego, że właśnie to, jeżeli przedłuża się taka sytuacja, a inne państwa słabną, sojusze mogą zacząć mięknąć. I wtedy, mimo że wygląda to dobrze, takie państwo jak Izrael może poczuć się osamotnione. To znaczy wszyscy dookoła będą mówili, jest okej. Jest tak, jak było. Ale to są tylko słowa. Oczywiście to jest dewagacja moja i twoja. Nie stwierdzamy faktów. Ja mam takie wrażenie i tak mi się wydaje, że to tak właśnie jest. Albo tak to wygląda. Ja mam trochę inne wrażenie, od razu powiem. Proszę. Słuchaj, inaczej, nie twierdzę, że Izrael tak zrobił, broń Boże, nikogo o nic nie oskarżam, natomiast gdybym był Izraelem i czułbym się osamotniony i czułbym, że przyjaciele zostawili mnie samego na zasadzie to jest twój problem i sobie radź, to bym zrobił tak, żeby ten problem zaczął dotyczyć moich przyjaciół. Mówiąc krótko, zobacz Krzysztof, ja to opowiem na takiej pewnej przypowieści, która jest trochę prawdziwa, trochę wyssana z palca. Jest sobie człowiek, który mieszka na ostatnim piętrze wieżowca i przecieka mu dach. I on biega do spółdzielni, naprawcie mi dach. A spółdzielnia mu mówi, naprawimy, naprawimy, naprawimy. Na słowach się kończy, a mu ciągle przecieka ten dach. Powiedzmy, jeszcze dla lepszego dopasowania, przecieka trochę na jego własnej winy, bo robił imprezę na dachu i jak robił imprezę na dachu, to sam ten dach podziurawił. No bo przecież Izraelczykom nikt nie kazał się aż tak bardzo konfliktować z sąsiadami, prawda? Ale fakt jest faktem. Przecieka dach, leci mu na łeb, ma całą masę sojuszników, w tym wypadku sąsiadów, których to powinno dotyczyć. Chodzi, prosi się i tylko mu obiecują, że zrobią z tym porządek. Spółdzielnia go zlewa. No to biega po... Czyli taki ONZ. Biega potem po sąsiadach i mówi, no sąsiedzi, no dach mi przecieka, idźmy razem do spółdzielni, niech coś zrobią. A sąsiedzi mówią, panie, ale to tobie przecieka, nie dam. To co bym zrobił? Wziąłbym wiertarkę, wywiercił dziury w swojej podłodze i uwspólnił ten problem. Żeby mój przeciekający dach przestał być moim problemem i stał się problemem całego bloku. I
To próbowała robić na przykład Angela Merkel w 2015 roku z tak zwanymi uchodźcami. Żądała, żeby inne kraje przyjęły tych ludzi w formie relokacji, czy tak naprawdę chciała się podzielić problemem. I teraz powiem ci zupełnie szczerze. Izrael jest niesamowicie silny w internecie. To jest fakt, że oni mają całe agencje Mossadu wyspecjalizowane w internecie. I nikogo o nic, broń Boże, nie oskarżam. Ale gdyby był w takiej sytuacji jak Izrael, czułbym się osamotniony, to bym zrobił tak, żeby społeczność świata Zachodu poczuła się tak, jak Izraelczycy uważają, że się czują. Bo Izrael nie jest głupi. To jest bardzo mądry kraj. I on na pewno zdaje sobie sprawę, że sam konfliktu nie może wygrać. Bo z Iranem... Iran jest dużym, silnym państwem, może zacofanym technologicznie, może ekonomicznie słabym, ale dużym. I mimo wszystko jednak ma trochę Iran przyjaciół. I Izrael, jak się sam porwie na Iran, tak jak pan Netanyahu zapowiadał, to będzie miał bardzo duże straty własne. I mi się wydaje, że może, inaczej, gdybym ja był Izraelem, to bym dał w tym momencie światu powód, żeby poprzeć Izrael. Tak jak pamiętasz, robiliśmy niedawno taki materiał o 5 spiskowych teoriach, które stały się prawdą. Pamiętasz, tak, jakie tam dwie były? Między innymi takiej, jak to Kuwejt, mały, słaby kraj, tak. Kuwejt, który, przepraszam, nie chcę Kuwejczyków obrazić, nie dorasta do pięt Izraelowi, ani wtedy nie dorastał. Zarówno pod względem militarnym, ekonomicznym, żadnym. Izrael jest potęgą, Kuwejt nigdy nie był. I taki mały Kuwejt umiał tak podejść Amerykanów, żeby Amerykanie zgodzili się na pierwszą inwazję na Irak. Zapraszamy do obejrzenia tamtego materiału. Swoją drogą jest już wersja z lepszym lektorem. Ona jest jakby przypięta w komentarzu tamtego starego filmu. To jak myślisz, skoro Kuwejt był w stanie zrobić ze swojego problemu z Irakiem problem ogólnoświatowy, to Izrael nie umie? Zgadzam się, tylko Krzysztofie... Czy mamy motyw i sposobność? Nie tylko, oskarżam ich, broń Boże, o to. Broń Boże, ich nie oskarżam. Tylko trzeba było spojrzeć na dwa aspekty ważne, moim zdaniem. Mianowicie, zobacz, tak naprawdę każdy, kto jest sprzymierzeńcem Izraela, nie wypowiedział tego sprzymierzeństwa. To dalej jest. Ale siedzą i nic nie robią. Tylko dyplomatycznie. Poczekaj. I zwróć uwagę na pewną rzecz taką. Ja to powiem bardzo grubiańsko, ale myślę, że w tym jest powód. U niektórych sprzymierzeńców kończą się zdrowe zasoby pieniądza. Okazuje się, że te państwa zaczynają widzieć, że stają się biedne. Mimo, że hura u nich gospodarka, mimo, że nic się niby nie zmieniło, ale no, coraz bardziej są zadłużone, coraz bardziej opuchnięte w ten dług, który już na pokolenia jest rozkładany jako spłata. I teraz Izrael, który tutaj trzeba jeszcze przyznać Izraelowi jeden bardzo ważny plus, są to ludzie, którzy potrafią zarabiać zdrowe pieniądze, czyli pieniądze, które rzeczywiście mają wartość, mało tego, potrafią je użyczać i pożyczać, robiąc z tego dodatkowe pieniądze. Natomiast wszyscy ci, którzy je pożyczali, mają już spore konta pożyczonych pieniędzy i mają w postaci zarazy kryzys dodatkowy i następną pulę pożyczonych pieniędzy. To oznacza, że świat zaczyna czuć, że część świata zaczyna czuć, że biednieje, że ich gospodarki są na jakąś recesję, zauważalną czy niezauważalną, skazane na lata. I wydawać by się mogło, że to, co było sojuszem, a w tym sojuszu
pieniądz też odgrywał bardzo istotną rolę. Te sojusze schną, ponieważ niektóre z tych państw zaczynają nie widzieć w tym interesu. Rozumiesz? Mm-hmm. Tak mi się to wydaje. Jestem pewny, że jeżeli moja teza nie jest błędna, bo może ja się mylę, to Izrael to zauważa. I to jest taka gra w ciszy. Czyli tak, sojusznicy są dalej sojusznikami, a Izrael dalej uważa tych sojuszników za twardych sojuszników. A to wcale już tak nie musi być. Jedni i drudzy sobie doskonale z tego zdają sprawę, tylko żaden z nich nie rozmawia na ten temat. To tak może wyglądać. Mhm. Może. Przy czym ja bym nie wykluczał też drugiej opcji, że to strona palestyńska prowokuje. Bo zobacz, z drugiej strony, strona palestyńska coraz bardziej widzi, że czas gra na ich niekorzyść. Tak. Są coraz bardziej wypychani z terytoriów, w których kiedyś były ich. Po prostu. I w pewnym momencie pojawia się coś takiego, co Amerykanie mówią it's now or never, czyli teraz albo nigdy. Bo z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym miesiącem ich pozycja jest coraz słabsza. I może oni też, i tutaj wracam do tego meczetu Al-Aqsa, wiesz, to, że policja tam weszła, to jest jedno, ale jeszcze raz podkreślam, kto zapruszył ogień, nie wiadomo. Kto podpalił to drzewo, nie wiadomo. Prawda? My tylko wiemy, że płonęło drzewo i prawdopodobnie płonął meczet. Kto podpalił, nie wiemy. Powiem ci tak, znowu, tak jak o nic nie oskarżałem Izraela, tak o nic nie oskarżam Palestyny. Natomiast gdybym był Palestyńczykami i zdawał sobie sprawę, że wygląda na to, że no kurde, status quo będzie zachowane w tym sensie, że cały czas będzie proces postępował, że będą spychani, aż w końcu zostanie im wsiąść na statek i wyjechać, to też bym starał się zrobić z ich niedoli kwestię ogólnoislamską. Meczet Al-Aqsa jest drugim lub trzecim, to zależy co do interpretacji, najświętszym miejscem islamu. Ja uważam, że drugim, ostatnio w mediach wyczytałem, że trzecim. Mniejsza o większość. Super święte miejsce, bardzo ważne dla każdego jednego muzułmanina. Wszystko jedno, czy mieszka w Palestynie, w Arabii Saudyjskiej, we Francji, w Kanadzie, czy w Indiach. Dla każdego jednego. I teraz tak. Dla muzułmanów religia nie jest taka jak dla chrześcijan, dla nas. My bardzo mocno oddzielamy sferę sakrum od profanum i tak dalej. Do tego jeszcze ta wiara w chrześcijanach jest coraz słabsza, co też było widać przy okazji pożaru katedry Notre Dame. Pokrzyczeli Francuzi, nic się nie stało. Do dzisiaj oficjalnie nie wiadomo w ogóle, co tam się stało. A to przecież było kilka lat temu, prawda? Nawet śledztwa oficjalnie chyba nie zakończono. W islam to jest z jednej strony religia, z drugiej strony system społeczno-prawny i taki sposób na życie. I w tym momencie zagrożenie dla meczetu sprawia, że sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się sprawą każdego muzułmanina na świecie. Czyli Palestyńczycy, jeśli mówisz, że Izrael ma sojuszników, z którymi ma problem, to Palestyna w ogóle nie ma sojuszników. Zobacz, jak to jest. Bogata Arabia Saudyjska chętnie ufunduje meczet w Polsce, ale jakoś do Palestyny transportów wody, leków, jedzenia czy środków budowlanych nie wyśle, prawda? I teraz, gdyby był Palestyńczykiem, to bym de facto dokonał takiej prowokacji i spróbował podpalić meczet Al-Aqsa sam, tak, oskarżając o to Izraelczyków, żeby cała społeczność muzułmańska zobaczyła, co? Meczet? Dżihad. Masz rację. Dlatego tutaj trudno wyrokować. Obie strony mają motyw. Tak, natomiast jedno jest pewne. Każde rozbłyśnięcie się ognia w rejonie Bliskiego Wschodu w tym momencie jest bardzo niebezpieczne. Bardzo. I ja powiem tak.
moglibyśmy tu jeszcze północy gadać na ten temat. Ale powoli kończymy. Państwa, ale powiem tak, ja upieram się nadal przy swoim, że zagrożenie jest tam, jak najbardziej aktywne. Ja taką ciekawostkę powiem jeszcze wam, wszystkim słuchającym. Dziękuję za cierpliwość naszej monotonnej mowy, słuchania. Byłem wczoraj na ogrodzie, gdzie moja żona plewiła, tam coś robiła. I tak sobie pomyślałem, a jeszcze jest to do zrobienia, tamto do zrobienia. Ja to mówię z takiej... Jestem jasnowidzem i mówię to o swoim przeczuciu. I kiedy żona tak robiła, ja tak mówię, a jeszcze tu trzeba zrobić, a jeszcze to trzeba zrobić, jakieś drobiazgi, jak to na ogrodzie. Pomyślałem sobie, czy to warto? Na te parę tygodni, może miesiąc, dwa. Taka dziwna myśl mnie przeszyła. Mam wielu znajomych, Krzysztofie. Tu, w Człuchowie, gdzie mieszkam. Są to ludzie, którzy są zajęci swoim życiem, swoją pracą, swoimi problemami. Na ogół każdy z nich, z którym się spotkam, rozmawiam i wcale nie rozmawiamy na tematy jakieś międzynarodowe, bo to mało kogo obchodzi. Tak na ogół ludzie przeciętni żyją swoim życiem, chociaż teraz trudno żyć tylko swoim życiem. Teraz każdy żyje koronką. No tak. I każdy z nich mówi, słuchaj, coś nie tak jest. Coś się na tym świecie stało. Ten świat nie jest normalny, wielu ludzi mówi. Ten świat nie jest spokojny. A nawet parę osób mi powiedziało, stary, ty mówisz o tym konflikcie, a ja mam, to są przeciętni ludzie, a on mówi, a oni do mnie mówią, a ja mam wrażenie, że to już trwa. Tylko trochę inaczej, jak sobie to wyobrażaliśmy, ale to już trwa. I powiem Państwu, jako moją puentę, i zaraz powiesz Krzysztof swoją, powiem Państwu, że jako człowiek z jakimś tam doświadczeniem życiowym, dużo przeżyłem dzięki temu jasnowidzeniu, dużo ludzi poznałem, to jakoś wyrobiło mój światopogląd, bo ja jestem człowiekiem niewykształconym, w przeciwieństwie do Krzysztofa, jestem człowiekiem, którego można powiedzieć życie w jakiś sposób, w cudzysłowie, wykształciło przez obcowanie z różnymi ludźmi. To była swoista edukacja dla mnie. Natomiast jestem człowiekiem pokojowo nastawionym do świata. Jestem człowiekiem, który nie jest specjalnie wrogo nastawiony czy do takiej kultury, czy do takiej kultury. Oczywiście skażony komunizmem w przeszłości, musiałem się nauczyć w swoim życiu tolerować różne kultury. Zrozumiałem, że na przykład kultura, religia katolicka nie jest wcale najstarszą religią w obecnie obowiązującej nam wiarach na świecie, więc tutaj też trzeba trochę pokory okazać, a pełną pokorę okazać innym religią, które są przynajmniej starsze od naszej. I takiej tolerancji. I oczywiście żyjemy w czasach, kiedy próbując rozmawiać, a już na taki temat jak Izrael, no to zaraz można nam przypisać wiele haseł i łatek, których nikt by sobie nie życzył. Absolutnie. Ani my też sobie nie życzymy. Tak, ani mi, proszę tego nie przypisywać, ponieważ powiem tak, ja to mówię w sposób całościowy, jako zwykły człowiek, jako też człowiek, który rozmawia z ludźmi, którzy się wcale nie interesują polityką, machnęli już dawno na to ręką. Każdy mówi, że jest coś nie tak, każdy mówi, że to już trwa, każdy mówi, że żyjemy w czasach, gdzie naprawdę przyszłość jest bardzo niepewna. W czasach, kiedy czujemy niepokój. Ja osobiście rzadko kiedy czułem taki globalny niepokój, a teraz go czuję. Nawet powiem wam jeszcze z jednej przyczyny. Jeżeli czytam to, co się dzieje w Indiach i jeżeli jest to w pełni prawda, co czytam,
to, no bo żyjemy w czasach mediów, więc media mogą różne rzeczy napisać, ale jeżeli jest to prawdą, to ja naprawdę się boję jesieni. Z tego względu, że no to wszystko wygląda bardzo niebezpiecznie. A najczęściej na świecie z takich niebezpiecznych sytuacji, kiedy się nakładają one na siebie, prędzej czy później wybucha coś, nad czym nie panujemy i potem, jak się uspokoi, ale po wielu stratach, odbudowujemy cywilizację, kraje, świat. Przez jakiś czas jest porządek, aż znów zaczniemy szaleć. Ja sobie uświadomiłem. To ważne, to moje pojęcie. To jeszcze tylko kilka zdań. Mhm. Ja sobie uświadomiłem, w jakże to rozpustnych i bogatych czasach żyję. I uwaga, nie należę do ludzi bogatych, ale czuję się rozpustny. Idąc do sklepu, przebieram w różnych posiłkach, jedzeniach. Za komuny, pamiętacie? Ci, co pamiętają? Był jogurt, kefir. On był w restauracji pół roku temu i obiad tam zjadł. To była rozpusta. Teraz wielu ludzi w ogóle stołuje się w restauracji. Ta. I to nie takiej byle jakiej. Więc żyjemy w czasach dużego dobrobytu, mimo kryzysów, mimo obciążeń podatkowych i innych coraz większych, żyjemy w pewnym sensie, proszę się nie obrazić, rozpustnie. I zawsze w takich czasach przestajemy obserwować, co się dzieje wokół nas, a jesteśmy zainteresowani tylko naszymi, uwaga, nazywamy to kłopotami. To nie są kłopoty. Jeżeli masz 3 samochody, 2 samochody i jeden ci się popsuje. To nie jest kłopot, kiedy zastanawiasz się, czy dzisiaj zjeść mięso, bo cały czas jem mięso, może dzisiaj nie zjem. Może sobie krewetki kupię. Krewetki. Ja dokładnie, nie? W młodych latach krewetki oglądałem gdzieś w jakiejś gazecie i się dziwiłem, jak to smakuje. Jak to można jeść, obrzydlictwo takie. Pamiętam pomarańcze. Ja, słuchajcie, komuna się kończyła i mi pewna pani, ona była nauczycielką w ogólniaku w Człuchowie, chociaż pochodziła z pobliskich Chojnic, rozmawiałem z tą panią i ona, nawet byłem zaprzyjaźniony z nią, bo ja już wtedy robiłem te wizje, to były początki moje, i ona była mną zafascynowana i ona mi przywiozła, uwaga, uwaga, jednego banana i drugi owoc to był chyba kiwi. Pomarańcze za komuny były bardzo znane, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem. I chyba tylko wtedy dostępne. Tak, dostałem banana i kiwi po jednej sztuce. Słuchajcie, nigdy przedtem nie jadłem banana, a tym bardziej kiwi. I miałem córkę kilkuletnią i pomyślałem sobie tak, chętnie bym jedno albo drugie ugryzł, a najbardziej mnie korcił ten banan, jak on smakuje. Wąchałem go, ale zaniosłem córce i córka ze smakiem zjadła. Prawdziwy ojciec. Ja pamiętam lekko od wewnętrznej strony skórkę, tak, te takie resztki, co zostały, to ja to, ale to już nie był smak banana, ale mniej więcej. Tak celebrowałem banana i kiwi nie tak dawno, bo w swoim życiu, a to życie nie trwa za długo. Więc zobaczcie, jak się to wszystko zmieniło. My żyjemy w bardzo bogatych czasach, w bardzo rozpustnych, w bardzo nieoszczędnych czasach. Zarazem podobnie można powiedzieć, że nie interesuje nas nic. Mamy w dupie świat. A to przecież ten świat nam zgotował w pewnym sensie tą rozpustę. Pozytywną. Każde niecenienie takiej sytuacji dobrobytu powoduje, że świat się zapada na jakiś czas, staje się coś bardzo złego i potem się znów odbudowywuje i znów marzymy o tym, nasze dzieci marzą o tym, jak smakuje banan. Obyśmy za naszego życia takiej historii nie dożyli, żebyśmy ponownie musieli marzyć o rzeczach podstawowych. Jesteśmy uśpieni
tym dobrobytem. Mało tego, tego dobrobytu wcale nie nazywamy dobrobytem. My chcemy o wiele więcej. Tak, nam jest jeszcze ciągle źle. To jest moja puenta. Krzysztof, to ja powiem dwie rzeczy. Pierwsza to jest prywata. Krzysztof, ty nie jesteś człowiekiem niewykształconym. Ty jesteś człowiekiem samokształconym. I tu jest, Krzysztof, bardzo ważna rzecz. Czy mogę sobie to przypisywać? Oczywiście, Krzysztof. I ja to nawet dalej uzasadnię. Zaraz mi znowu powiedzą, że jestem filosemita i znowu pewien antysemita będzie płacił 2000 zł za danie mi po buzi, ale i tak to powiem. W Polsce mówi się samouk, nie? I to ma znaczenie negatywne, pejoratywne, prawda? Tak. W Izraelu mówi się osoba samokształcąca się, samodoskonaląca się i człowiek, który sam zdobywa wiedzę i sam zdobywa umiejętności, w tamtej kulturze jest bardzo wysoko szanowany, bo wiedza, którą sam zdobyłeś, jest nieskażona cudzym wpływem. My tu w Polsce jesteśmy uczeni tego, że najwyższą formą wiedzy jest wiedza objawiona. Najpierw objawia nam ją nauczyciel, potem objawia nam ją pan polityk, na końcu objawiają nam to eksperci i media, prawda? Tak. W Izraelu jest odwrotnie. W Izraelu ten, kto sam zdobył wiedzę, jest dużo bardziej szanowany niż ten, który wiedzę wkuł, bo ktoś mu powiedział, bo on sam ją zdobył, sam sobie zadał trud i ona jest lepsza, pełniejsza, bo prawdziwa i nie skażona cudzymi naleciałościami. Więc Krzysztofie, ty bądź dumny z tego, że sam zdobyłeś wiedzę, a nie ktoś ci ją włożył do mózgu i po prostu chciałem to powiedzieć, bo mi głupio było słuchać, jak ty mówisz na bardzo wspaniałą rzecz, tak nie doceniając. Tu się zgadzam z tobą, bo chociażby właśnie czasy komunizmu, proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę system komunistyczny, już który nie istnieje, powinien nam płacić odszkodowanie, chociażby za zmarnowanie nauki historii, gdzie ta historia bardzo często była podbijana przez różne polityczne nakazy i my tak naprawdę uczyliśmy się wtedy całkiem innej historii. Ta nasza historia, nawet ci, co skończyli za komuny historię, musieli się doedukować później w swoim życiu, ponieważ okazało się, że wiele rzeczy było całkiem innych jak w rzeczywistości. Wiadomą rzeczą jest, Krzysztofie, dobra, nie, przerwałem. Dobra. Ale Krzysztof, jeszcze jedno zdanie a propos tego, co mówisz. Przecież to nie tylko za komuny tak było. Krzysztof, ja kończyłem pierwsze studia i drugie zresztą też już w XXI wieku. I na zarządzaniu i marketingu na Uniwersytecie Warszawskim w XXI wieku jeszcze miałem postperelowskie przedmioty, na których posługiwano się takimi pojęciami jak rynek uwspólniony. Pojęcie czysto z ekonomii socrealizmu, bo akurat był jeszcze doktor, wykładowca, czy prowadzący ćwiczenia od tego, no to były. Druga rzecz, Krzysztof, i to już jest koniec mojej puenty. Tak. Dla mnie nie ma większego znaczenia, kto prowokuje wojnę. Na pewno będzie próbował nas to wciągnąć i na pewno naszą racją stanu jest, żeby się nie dać wciągnąć. To jest nie nasz konflikt, my w Polsce, tutaj, jesteśmy potomkami ludzi, którzy nie bawili się w kolonie, nie bawili się w podboje, przynajmniej takie zakontynentalne, że się tak wyrażę. My zawsze tu byliśmy tolerancyjni. Gdy na zachodzie Europy działy się straszne rzeczy, Polska zawsze była ostoją wolności. Dziś byśmy powiedzieli demokracji, to była taka inna demokracja szlachecka, ale tu zawsze się żyło dobrze i my mamy prawo być dumni, jak tak. Żyli nasi przodkowie. Sobie jeszcze i muszę się wrócić, bo mówisz bardzo fajną rzecz. Bo drodzy Państwo, weźmy pod uwagę jedną historyczną, bardzo ważną kwestię. Oto niechlubne czasy inkwizycji. A zwróćcie uwagę, że właściwie tej inkwizycji w Polsce nie było. Nie. Możemy być dumni nawet z tamtego okresu czasu i jako naród, że w naszym kraju inkwizycja nie istniała. Przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. Dokładnie. Tak samo jak różne odłamy chrześcijaństwa się napierdzielały na zachodzie Europy i z tego duże konflikty zbrojne były, my tutaj w Polsce sobie spokojnie żyliśmy. I drodzy Państwo,
ktokolwiek rozpęta ten konflikt, to oby mu się nie udało, ale ktokolwiek dąży do rozpętania tego konfliktu, działa we własnym interesie i jest skłonny świat podpalić dla swoich własnych korzyści. Nie dajmy się w to wciągnąć. Tyle. Z mojej strony. Z mojej też. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Krzysztofie. Link do kanału Krzysztofa w opisie.